Cześć tu! Oluś! I tatuś! Siemanko! Niezłe! Rozkminianko dzisiaj. Piłeczanko, wyrzucanko. Słuchajcie, dzisiaj wam zdradzimy, ile zarobiliśmy hajsu na YouTubie. Ale wytłumaczymy też, ile wydaliśmy. Ile przypadkiem, raz opowiem wam jedną historię, że tak się cieszyłem, że tak wszystko skacze do góry. Pokażemy film, który najwięcej zarobił i miał najwięcej wyświetleń. I pokażemy wam coś jeszcze. I porównamy filmy, gdy coś otwieramy, a gdy gramy. Bo jest różnica w zarabianiu i to bardzo, bardzo duża. No to nie będziemy przewijać, ale zanim zaczniemy, to wiecie, co zrobić, tak? Zostawcie łapę lącki w górącki, czyli łapki w górę, subscription, the competition, czyli subskrypcję na szero i dzwoneczek zaznaczcie sobie, naciskacie dzwoneczek i tam zaznaczacie, żeby informowało was o wszystkim. I już na telefonach pamiętajcie o nowej animacji łapek w górę. Nowa animacja łapka w górę i jest nowa usługa, że możecie podziękować za naszą pracę, czyli dać nam naklejkę, nie tak jak było do tej pory, tylko w trakcie premiery, ale po obejrzeniu albo w trakcie oglądania jakiegoś filmu możecie na przykład dać nam naklejkę za 10 złociszy, ale też wytłumaczymy, że tak naprawdę 10 złociszy nie dostajemy. Dobra, no to tyle, bo zjedzą nas motyle. Lecimy do monitorka, przełączamy się na komputerek. No to lecimy na sieci. Jesteśmy z monitorkiem, jak widzicie, wykresy i zaczniemy od filmu, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo Luś, ty też słuchaj, bo ty też wszystkiego nie wiesz. Film, dzięki któremu wbiliśmy na 1000 subskrybentów, dzięki czemu mogliśmy zacząć zarabiać, było to w październiku ponad półtora roku temu. Jaki to. Jaki? Powiedz, zobaczymy, czy zgadzisz. Jak otwieraliśmy pierwszy szóstą serię i trafiliśmy jako pierwsi w Polsce Oculusa Maxa. Znaczy tak, to był drugi odcinek, jak Oculusa Maxa trafiliśmy, ale ten pierwszy, gdy otwieraliśmy tą 50 sztuk, czyli unboxing robiliśmy z szóstej serii, tak? Aha. Czyli Secret Spice, tak to się nazywało? Secret Spice. I tutaj zobaczcie, to jest właśnie ten odcinek, 50 seria 6, masz rację. Wtedy się zaczęło, zobaczcie, było 65 429 wyświetleń. Ale, i zobaczcie od razu, zarobiliśmy na nim 255 zł 33 grosze. Nieźle, prawda? Ale też ważne jest to, bo byśmy zarobili na nim więcej. Ale wcześniejsze wyświetlenia, on miał dużo wyświetleń, dużo, dużo, zanim jeszcze mogliśmy zacząć zarabiać. Czyli zaczęliśmy zarabiać mniej więcej jak, no, znaczy mamy zarobki z 38 tysięcy, to prawie z 40 tysięcy. I na tym kanale przybyło nam najwięcej subskrybentów, znaczy kanale, na tym programie. Przybyło nam najwięcej subskrybentów, przeczytaj ile? To jest tu? 355. I teraz sobie myślicie, ale czaty otworzyli sobie saszeteczki i mają 255 złociszy. Tylko teraz jedno ale. Wydałem na ten box cały. Wiesz ile? Ile? Chyba 170 zł. Czyli zostaje nam... Ale się zwróciło. No, zwróciło, ale nie słyszałeś całej historii. To nam pomogło i też od razu mówię, jak ktoś ma pieniążki i ma fajny pomysł na event, włącza tam promowanie sobie filmu i wtedy leci, leci. Oczywiście trzeba dobrze ustawić, żeby do dobrych ludzi dotrzeć. To kosztuje, ale to pomaga w wyświetleniach, w zdobywaniu subskrypcji i tak dalej. Bo ja wtedy, czyli powiedzmy hipotetycznie zostało nam 75 zł zysku, tak? Czyli zwróciło się i 75 zł zysku było. Ale... Spróbuję, zobaczę, o co chodzi z tym promowaniem. Zaraz może pokażę wam tutaj. A dlaczego ty pokazuje 3 złote? Bo 3 złote to... Aha, to już od razu wam pokażę. Z YouTube Premium, czyli ci, co mają wykupione YouTube Premium, że im się nie pojawiają reklamy, to z tych, co obejrzeli, to zarobiliśmy raptem 3 złote i 8 groszy. Czyli tak naprawdę dla twórców chyba lepiej, jak nie mają wykupionej... znaczy może wiecie, jakby było tam 650 tysięcy wyświetleń, to już by było bardzo dużo tego. Ale tak to
lepiej dla nas, znaczy twórców, jak oglądacie reklamy i najlepiej przynajmniej z pół minuty, żeby obejrzeć daną reklamę. I teraz tutaj jeszcze jest jeden ważny CPM, czyli tak naprawdę niby hipotetycznie rzeczywistość, ile otrzymujemy za 1000 wyświetleń. Czyli za 1000 wyświetleń zarobiliśmy 11 zł 77 groszy chyba, tak? Dobrze, poczekaj, dobrze mówię. Rzeczywisty koszt na 1000 lub szacowany średni przychód brutto. Oczywiście to jest kwota brutto. Od tego zabierane są jakieś tam dodatki. Czyli to nie jest zupełna kwota, która hipotetycznie trafia do nas. Ale to też jeszcze ważna rzecz, później wam powiem. I teraz, co ja miałem pokazać? A, jak to się, a propos historia tego filmu jeszcze. Otwórz w nowej karcie. Zobacz. Tutaj nam się otwiera. Jesteśmy na naszym kanale, ale musimy wejść w YouTube Studio. Jak się włącza to promowanie, ale to niestety, tak jak mówię, kosztuje. I pewnie coś nagramy na 6000, bo już jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Mieliśmy nagrać Q&A na 6000, ale może nagramy coś innego, zobaczymy, bo tak za dużo pytań nie było. Treści, wchodzimy w treści i jak mamy tu listę filmów, to zobaczcie, jest takie trzy kropki i tu jest coś takiego promo. I odnośnie tego filmu, wracając, co ma tyle wyświetleń, to ja mówię, spróbuję sobie i ustawiłem, już nawet nie pamiętam co, żeby promowało za pieniążki. Ustawiłem chyba dzienny limit 35 zł, wiesz? I zapomniałem o tym, że to ustawiłem i tak dzień w dzień wchodziłem i mówię, o matko, ile my mamy wyświetleń, ile dochodzi nam subskrypcji. I nagle przychodzi mi tam chyba po 3 czy 4 dniach, nie pamiętam po ilu, może po 10, przychodzi mi, że Google zabrało mi z konta 350 zł. Ja mówię, jak to coś? Oluś kliknął na telefonie, a grał i coś zamówił. Szukanie, myślenie. I potem wpadłem, no tak, ustawiłem reklamy. Czyli tyle tych wyświetleń było dlatego, że ustawiłem promowanie za kasę. Czyli 70 zł mieliśmy na plusie, 75, minus 350, czyli w plecy 270 zł. Tak się robi biznes na YouTubie. Ale oczywiście to nam dało możliwość, że mogliśmy zacząć zarabiać. Więc można powiedzieć na plus. Teraz, kochani mili, jak widzicie, jesteśmy tu na tych tabelkach. Najwięcej zarobił film Piąty Dzień Daily. Jeszcze 5 szans na Ultra Rail. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy 10-dniowe daily, gdzie mieliśmy z każdej serii, tam ile było wtedy tych serii? Chyba 8 serii, czy 7? 7 chyba serii. 7 serii, poczekaj, bo jest jajka. Raz, dwa, trzy, tak. 7 serii. I z każdej serii mieliśmy pudełko 50 z 50 saszetkami, czyli hipotetycznie mieliśmy możliwość trafienia. Na tym filmiku pierwszy raz wystąpił Tobiasz. A na tym filmiku pierwszy raz wystąpił Tobiasz, więc on miał dużą oglądalność, bo już wcześniej nazywaliśmy go Tajemnicza Ręka. Więc tutaj ten film, tak naprawdę on jeszcze później przestał być wyświetlany i od jakiegoś czasu on ciągle jest wyświetlany, nie wiem czemu, może te jajka jak widzicie tutaj na tym miniaturce, może fajna miniaturka, może przez to, że odpowiednia długość filmu, to on zarobił 346 zł. Czyli można powiedzieć wow, wow, wow. I też jeszcze wcześniej nie dostawaliśmy zabawek. Tu już zaczęliśmy, w ogóle tak naprawdę chciałem podziękować, bo też dzięki jako Aspekto z nami pierwszy raz podjęło współpracę i zaczęło nam wysyłać filmy za darmo, znaczy w cudzysłowie za darmo, bo jakieś tam grosze musieliśmy za nie zapłacić. Ale dało nam możliwość otwierania więcej i częściej. I tutaj umówiliśmy się z Aspekto, bo to był 10 dni, że oni wyślą nam te serie, które mają, a tych, których nie mają, to ja dokupię. Więc musiałem chyba dokupić z 2 albo z 3 serii i to kosztowało tam 300 coś złotych, powiedzmy, albo 400 coś. Czyli hipotetycznie znowuż można powiedzieć, że nic nie zarobiłem, a zarobiliśmy. Chociaż najwięcej, wiecie, kto na tym zarabia? Oluś, bo ma najwięcej czego? Za? Robku? Za ba? Zabawek. Zabawek. No zobacz, ile byś musiał wydać pieniążków. Albo te wszystkie zabawki, które zaczęliśmy później dostawać, a tak? A niektóre to po prostu kupowało.
No, kupowaliście mi przed jeszcze przed no tak, przedtem, bo tak naprawdę zanim zaczęliśmy zarabiać, to też większość rzeczy, znaczy większość, wszystkie rzeczy kupowaliśmy, ja kupowałem, albo tam mama kupowała, albo coś dostał, ale zazwyczaj ja kupowałem do kręcenia jakiegoś odcinka, więc wydatki zanim zaczęliśmy zarabiać, nawet nie będę wam mówił, kupę hajsu. Na koniec oczywiście zobaczycie, ile w sumie zarobiliśmy, ale hipotetycznie tak naprawdę, znaczy hipotetycznie, tak naprawdę głównym zwycięzcą tego kanału jest Oluś. No ale miejmy nadzieję, że może kiedyś będzie na was więcej was będzie chciało nas oglądać, będziecie zostawiać więcej łapek w górę, więcej komentarzy i wtedy zaczniemy na tym zarabiać i będziemy mogli się skupić bardziej na YouTube. Wpadajcie też na mój kanał. A wpadajcie na kanał Oluś i Świat Rzeczy, który niedawno, wpadajcie też na mój, wcześniej był jako taki, teraz się nazywa Pszczoła. Wrzucamy tam rzadziej filmy, ale zawsze coś tam ciekawego się pojawia, prawda? Dobra, lecimy dalej, nie będziemy tyle opowiadać, bo zanudzimy wszystkich. Czyli teraz tak, film, który zarobił, miał najwięcej wyświetleń, miał najwięcej subskrypcji, nie zarobił najwięcej, ale dlatego, że on był już wcześniej, zanim mogliśmy zarabiać. Ale też dlatego on tyle miał wyświetleń, że zapłaciliśmy na YouTubie promowanie. Najwięcej zarobił właśnie to, co mówiliśmy, Piąty Dzień Daily, który teraz cały czas jest na topie, najwięcej się ma cały czas wyświetleń. On zarobił 346 zł. Teraz tak, zobaczmy tak z ciekawości, co tutaj jeszcze. Kolejnym było też 6 serii na jednym odcinku. To był jeden z lepszych filmów. Miał 36 tysięcy wyświetleń, znaczy ma 36 tysięcy wyświetleń, 679, tak jak tu widzicie. Zarobił 165 zł. Czyli też całkiem nieźle. Chociaż na tym filmie to też chyba ja kupowałem, jak dobrze pamiętam. Tak myślisz, że ja kupowałem wtedy te Finksy? Ale co to było? No 6 serii otwieraliśmy. Pierwszy raz taki zrobiliśmy, że 6 serii na raz otwieraliśmy. Zaraz zobaczymy, czekaj. Nie. Chyba mam wyświetleń. Nie, ty kupowałeś, tak, pamiętam, ty kupowałeś. Ty kupowałeś? Tak, ty. Ja kupowałem. Tak, zobaczcie, 311 subskrypcji, 165 zł. Twoje szacunkowe przychody z reklam, bo też jeszcze jest jedna sprawa. Oprócz reklam, po jakimś czasie pojawiło u nas się wspieranie kanału, ale tam to są jakieś grosze, złotówki, bo za złoty 99 jest wspieranie tak, naszego kanału, zobacz, ale tam nikogo... Zobacz, jak na początku było. Na początku skoczyło, bo to zawsze najwięcej wyświetleń, najwięcej film zarabia przez pierwsze tam dwie doby. Są przypadki, że potem jeszcze zarabia, ale tu jak widzicie, coraz mniej wyświetleń, a tutaj największe to... 1278 17 października, czyli parę dni po premierze, czyli nie tylko 2-3, ale też 4-5, to w zależności od filmu. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj treści na kanale? Teraz tak statystycznie, żebyście zobaczyli, jak to też wygląda z filmami z gier. Weźmiemy jakiś filmik, powiedzmy, poczekaj, Brawl Stars, z gier, po filmy, Brawl, co ja piszę, i zobaczmy, czekajcie, tutaj są wyświetlenia pokazane, nie, tu nie ma wyświetleń, czyli musimy przewijać tutaj, dobra. Szukamy te ostatnio daily, to najwięcej miał wyświetleń ten tutaj ze mną 1025, ale film z Brawl Stars był jeden, który miał więcej, zaraz zobaczycie i też chcę, żebyście widzieli, że na filmach z gier, bo tak naprawdę dla nas są najmniej kosztowne, tak, no chyba, że się wykupi karny, no to 50 zł, ale jak się nie wykupi i gra się, i nawet jak jest duża oglądalność, to na nim mniej jest chętnych reklamodawców, nie wiem, przez to, czy odbiorcy są mniej dziani, czy coś w tym stylu, i zarabia się dużo mniej. Tu 1200, czekajcie, muszę mi znaleźć jakiś filmik, który miał więcej wyświetleń, ten Brawl 9, ziewanko, dobranko, poczekaj, ten ile, 1600, no dobra, żeby nie zanudzać. Ile ten ma? Który? Ten. Który? Ten? Tak. Ten 4891. I ten też.
też dużo. Dobra, ale teraz szukamy z Brawla jakiegoś dużo, żeby pokazać, jakie były zarobki. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. O, tu był tu trochę, zobacz. Gdzie? O, dwa, dobra, super. A nie, bo to jest short, to też zupełnie coś innego. Na shortach praktycznie nic się nie zarabia. Gdzie on jest, ten 1600? Tu, dobra. Żebyście tak mniej więcej zobaczyli. 1600, zobaczcie, 1600 wyświetleń, a zarobił film tylko 9 zł 19 groszy. Czyli nie za dużo, wpadło raptem 4 nowych subskrybentów i to by było na tyle. Ale teraz jeszcze, czekaj, nie to, nie to. Zobaczcie, są też przychody, twoje przychody na jedną transakcję. Przychody z transakcji, czyli to są naklejki w trakcie premier. Teraz dochodzą te, że możecie kleić naklejkę podczas oglądania filmu, nie tylko podczas premiery albo live'a. I tych transakcji raptem przez ten okres, kiedy możemy zarabiać, jest 22. Zobaczcie, konto mailowe, które było moje, ja założyłem dawno, 8 czerwca 2013 roku, ale tak naprawdę zaczęliśmy nagrywać w 2020 w lutym. Czyli teraz minęły 2 lata. No tak. Gdyby nie ja, to by nie było tego kanału. Ja kiedyś poprosiłem tatusia. Tak, Oluś mnie poprosił, żebyśmy zaczęli nagrywać, bo bawić się w YouTube. Kiedyś zapytałem, nie wiedziałem, że musimy mieć kanał. Mhm. I właśnie się zapytałem tatusia, czy możemy rozdać powtórki widzom. Widzom. Słuchajcie, no i teraz zobaczcie. Teraz mamy najlepszy miesiąc, w jakim robiliśmy, to był w marcu w tamtym roku, to była pandemia, byliśmy wszyscy pozamykani, więc wszyscy siedzieli i niby w szkole, ale tu oglądali. Zarobiliśmy 745 zł w jednym miesiącu. To był jeden miesiąc tak naprawdę taki, że można powiedzieć wow, chociaż to nie jest znowuż tak dużo, bo jak obliczyłem mniej więcej, wiesz ile musi być wyświetleń w miesiącu, żeby można było powiedzieć, że żyje się z YouTube'a? Żeby tak na, powiedzmy, najniższą krajową zarabiać. No, wiesz ile? 500 000 wyświetleń miesięcznie z nowych filmów. Czyli to 500 tysięcy wyświetleń, a u nas około, najwięcej chyba było 100 tysięcy coś w miesiącu i to wtedy zarobiliśmy 745 zł. I to też jest w zależności, jakie filmy. Ale mniejsza jeszcze z tym, żebyście też wiedzieli, dla was nowych, którzy tam otwieracie i wbijacie te 1000 subskrybentów i myślicie, że będzie wow. To nie jest tak, że zarobiliście, zobaczcie, tu poczekaj, w październiku, czyli ponad półtora roku temu, zarobiliśmy 96 zł 59 groszy. Ale ta gotówka do nas nie wpadła, bo to trzeba mieć Google Ads i tam YouTube przelewa na Google Ads i oni przelewają nam, ale przelewają dopiero wtedy, wiesz kiedy? Nie od razu jak płyną im pieniążki, tylko przelewają jak przekroczy kwotę 300 zł. Czyli w pierwszym miesiącu nie dostaliśmy nic pieniążków z YouTube'a. W drugim miesiącu jeszcze też nie, bo nie przekroczyliśmy 300 zł, bo to jest 200 plus 96, to jest 296 zł, czyli nadal nie dostaliśmy. Dopiero dostaliśmy po grudniu, czyli w styczniu, pierwsze pieniądze z YouTube'a. To tak mniej więcej tyle a propos zarobków. Chyba czas najwyższy, żeby pokazać ile? Ile czego? Ile zarobiliśmy na całym YouTubie? Uwaga, werble i patrzcie. 6344 zł. Oczywiście, pomyślcie. Tam minus 300, tu minus 100, minus zabawki, czyli tak naprawdę tatuś za wiele nie zarobił. Tak samo Oluś, ale Oluś zarobił bardzo dużo, bo ma bardzo dużo za bawek, odkąd zaczęli nam, znaczy to też jak ja kupowałem, to Oluś dostało, były jego. Też jak zaczęli nam wysyłać firmy, na przykład dziękujemy Aspecto, dziękujemy Magic Bags Polska, dziękujemy Hot Wheelsom, czyli Mattelowi, dziękujemy Nanobitesom, bo też nam wysłali, dziękujemy Garrett, który ostatnio nam wysłał zegarek, dziękujemy komu jeszcze, żeby nikogo nie zapomnieć. Był Garrett, tam Moji Popsy to jest Magic Bag Polska,
Coś jeszcze? I Aspekto. Aspekto to już powiedziałem na początku, ale głównie Aspekto, dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze współpracować. Ale jeszcze ciekawostka, żebyście wiedzieli, tylko to są wszystko od początku, to nie przekłada, całe te ilość wyświetleń nie przekłada się na zarobki. W sumie u nas wyświetleń na naszym kanale było 1 388 714. Czyli na przykład porównamy takiego paliona, gdzie on 1 388 tysięcy na jednym teledysku robi w jeden dzień. Prawda? Więc to tak wygląda. Pozyskane subskrypcje, co też jest ważne. Mamy teraz niecałe 6, już prawie 6 tysięcy, a w sumie pozyskaliśmy 8737. No to dlaczego tak to pokazuję? No niestety, bo niektórzy odsubskrybują albo zamykają konta. Subskrybenci, nie można, wyświetlenia, unikalnie średnia, premium, klipy, interakcje, utracone subskrypcje, teraz dodamy. Są utracone subskrypcje, które są spowodowane z różnych dni. Na przykład niby najwięcej zarobił, ale też najwięcej jakby po tym filmie nas odsubskrybowano. Bo zobacz, piąty dzień daily odsubskrybowało nas 38 osób. Nie wiem, od czego to jest zależne, czy komuś się nudzi kanał, czy czasem ktoś kliknie, albo często jest tak, że wy oglądacie na kanałach rodziców, a rodzice tam przeglądają i przeszkadza, że przychodzą im powiadomienia o jakichś naszych filmikach o zabaweczkach, więc może odsubskrybują, a może się już na nas denerwują, a może się znudzili i tak dalej. Dlatego staramy się rozwijać, robić inne rzeczy. Co tutaj jeszcze ważnego? Myślę, że to wszystko generujące przychody to jest 1 160 000. Czyli zobaczcie, żeby tak naprawdę zarabiać 6 tysięcy miesięcznie, to byśmy musieli 1 000 000 ponad wyświetleń mieć miesięcznie, żeby zarabiać 6 tysięcy. Co to nie jest tak znowuż dużo, bo jak zaczyna się zarabiać takie większe pieniążki, to trzeba otworzyć działalność gospodarczą, czyli swoją firmę, i tam miesięcznie musisz płacić, już nie mówię o podatkach, bo też jeszcze za ten okres też ja zapłaciłem ponad 6, prawie 700 zł podatku za to, co zarabiliśmy, czyli od 6344 minus 700 minus te opłaty. A ile się za to płaci? Za co? Za to otworzenie działalności? Nie, za otworzenie na przykład sklepu z koszulkami. A to otworzenie sklepu to w zależności ile zainwestujesz, ale żeby otworzyć działalność, otworzyć sklep, musisz mieć swoją działalność gospodarczą. Czyli i tam co miesiąc, no nie będę ci to tłumaczył ani wam, tam co miesiąc trzeba płacić ZUS tak zwany. I ten ZUS, nie wiem, tam jest teraz 1000 coś złotych, czyli dochodzi dodatkowy koszt 1000 złotych. Więc naprawdę, żeby zarabiać kupę, albo przynajmniej żyć z YouTube'a, trzeba mieć kupę wyświetleń i też spędzać dużo czasu na produkcjach, montowaniach i innych tego typu rzeczach. No to co, myślę, że info wam wystarczy. 6344. Tyle zarobiliśmy! Ale nie powiem, ile straciliśmy. Ja straciłem, będę płakał. Ale będzie dobrze, nie poddajemy się. Wierzymy, że dzięki wam będziemy szli cały czas do góry. I Oluś kiedyś będzie mega bogaty i będzie pomagał tacie. Będziesz? Wspierał tacie? Będziesz mnie zatrudniał jako kamerzystę, nie będę musiał ciężko pracować, tak? No to dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle, bo zagadaliśmy się. To nera nera, trzymaj ta się, Romy, pa pa pa. Pa. Uśmiechnij się. Ale tu patrz. No.